Alicja Wosik, kandydatką na burmistrza Sanoka. Swoją wizję rozwoju miasta przedstawiła podczas konwencji wyborczej, która odbyła się w Klubie Górnika w Sanoku. Stawia na rozwój gospodarki i lokalnej przedsiębiorczości. Chce poszerzyć strefę ekonomiczną w Sanoku i ściągnąć do miasta inwestorów. Do wyborów idzie z hasłem "Uratujmy Sanok". Oprócz konkretnych oszczędności, ściągania środków, misji gospodarczej dla Sanoka, misji eksperckiej, wsparcia przedsiębiorczości zewnętrznej i przedsiębiorców miejscowych. Potrzebna jest także atmosfera zmian. Młodzi ludzie, którzy stanowią napęd dla miasta, potrzebują tej atmosfery, potrzebują mieć przeświadczenie, że mają wpływ na miasto, że mogą w tym mieście coś zmienić, że to nie jest tak, że w samorządzie zasiadają wciąż ci sami ludzie. Podczas spotkania z wyborcami zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta. Jej komitet zarejestrował kandydatów na radnych we wszystkich 21 okręgach wyborczych w mieście. Na liście są m.in. przedsiębiorcy, ekonomiści, artyści i działacze społeczni. Twarze nowe i te dobrze znane lokalnej społeczności. Tu na zdjęciu najstarszy i najmłodszy z kandydatów. Chcę zapewnić, że wszyscy znaleźliśmy się tutaj z wyboru i z przekonania. Dlatego, że wierzymy w skuteczność programu wyborczego i jego zakorzenienie w realiach, co jest dla nas istotne, programu wyborczego naszej kandydatki, pani wojewody Alicji Wosik. Oprócz Alicji Wosik o fotel burmistrza powalczą Sebastian Niżnik, Tadeusz Piuro i Wojciech Blecharczyk. Nowe lokalne władze wybierzemy 16 listopada.